Ja rzeczywiście nie chciałbym, żeby ocena całego spotkania przebiegała przez pryzmat tej sytuacji, która miała miejsce w 87 bodajże minusie. Natomiast jeśli miałbym powiedzieć o meczu, to drugą połowę w ten sposób właśnie nastawiliśmy się, że będziemy grali, że będziemy, znając siłę i potencjał zespołu gospodarzy walczącego o awans, a również znając swoje ubytki kadrowe w tym spotkaniu, staraliśmy się przenieść najprostszymi środkami piłkę pod pole karne przeciwnika i próbować tam doprowadzić do takiej sytuacji, z której moglibyśmy zdobyć bramkę, a sami nie dopuścić do tego, co się zdarzyło w 9 minucie w pierwszym połowie. Wydawało się, że właśnie w tejże 87 minucie aż pan pojutrze się. Choć oczywiście rzut karny nie oznacza jeszcze bramki, to też musimy sobie zdać sprawę z tego. Natomiast wobec powyższych dalszych wydarzeń wydaje mi się, że jedyne co mogę zrobić, to pogratulować temu miejscu gospodarzy do zdobycia. Dzisiaj przede wszystkim w sobotę graliśmy w Resowi. Całkiem inny mecz. 12 godzin po podróży. I no, dzisiaj widać było, że sami jeszcze nie poznawali zespołu i ja też również, ale cieszę się tylko z trzech punktów. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania do trenera? Kolejny mecz już niebawy, panie trenerze. Wypoczną do tego meczu piłkarze? Ja mam 100% zaufania do zawodników. Ja nie chodzę po domach, nie sprawdzam w lodówkach, co mają. I myślę, że na sportowo spędzają, nawet powiedzieć, dzień. Wiedzą, o co grają, co mogą zyskać, a również co mogą stracić. Także ja nikogo, jakby powiedzieć, za uszy nie będę ciągnął. Ja tu przychodząc powiedziałem, że jeśli będziemy awansować, to będziemy awansować po bólach. I każdy mecz, który gramy u siebie, czy graliśmy się z Nadarzynem, czy graliśmy ze Stalową Wolą, czy graliśmy z Suwałkami, no tak to wygląda. My na wyjazdach gramy inaczej. Okej, chociaż żeśmy przegrali 4 na Olsztynie, ale graliśmy piłką. 3 na Płocku graliśmy piłką. Teraz graliśmy, gdzie wygraliśmy, też graliśmy piłką u siebie. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może zbyt duża liczba kibiców przychodzi i niektórym nogi spędza.